kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania książki wydanej przez Fundację Milicja Immaculate pod tytułem Akt ofiarowania dzieci niepokalanej. Dziewięciodniowe przygotowanie dla dzieci od lat 8. Dzień 4. Matka nasza najmiłościwsza. Pan Jezus powiedział kiedyś, że aby pójść do nieba, musimy stać się jak dzieci. Każde dziecko potrzebuje mamy. Pan Jezus dobrze o tym wie, dlatego oddał Ci wszystko, co miał. Nawet własną mamę. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, powiedział do Maryi: oto syn Twój. Miał na myśli wszystkich ludzi, a więc i Ciebie. Były to jedne z ostatnich słów, które wypowiedział Pan Jezus przed swoją śmiercią. Dlatego stały się one szczególnie ważne dla niepokalanej. Do Ciebie również powiedział wtedy Pan Jezus słowa: oto matka Twoja. Czy staną się one dla Ciebie szczególnie ważne? Niepokalana jest matką najmiłościwszą, ponieważ kocha Cię bardziej niż wszystkie najbardziej kochające mamy całego świata razem wzięte mogłyby ukochać jedno dziecko. Ona dobrze Cię zna i rozumie doskonalej niż ktokolwiek, nawet lepiej niż Ty sam. Niepokalana jako Twoja mama chce się Tobą opiekować, dbać o Ciebie, uczyć Cię i wychowywać. Chce Cię żywić i kochać tak bardzo, że nigdy tego nie zrozumiesz. Pragnie wszystkiego, co dla Ciebie najlepsze, czyli Twojego połączenia z Panem Bogiem. Niepokalana jest Panu Bogu najbliższa, dlatego najlepiej wie, co pozwoli Ci Go spotkać i przebywać z Nim już zawsze. Musisz zacząć jak najbardziej przypominać Panu Bogu Jego ukochanego Syna, Pana Jezusa. A kto mógłby upodobnić Cię do Niego lepiej niż Jego i Twoja mamusia? Jako jej dziecko powinieneś kochać ją i czcić. Powinieneś całkowicie być od niej zależny. Tak jak malutkie dziecko, które jeszcze nie umie samochodzić ani jeść. Powinieneś robić wszystko, czego ona chce, po to tylko, by sprawić jej radość. Proś ją codziennie, by doprowadziła Cię do Pana Jezusa i pomagała Ci Go naśladować. Możesz prosić niepokalaną o wszystkie dobre rzeczy. Ona nigdy Ci nie odmówi, jeśli będziesz prosić o rzeczy dobre. Tak samo Pan Jezus. On również nigdy nie odmawia rzeczy dobrych, szczególnie swojej mamie. Proś ją, by zbliżyła Cię do Pana Jezusa, a On z pewnością jej nie odmówi. Pomyśl tylko, jak bardzo Bóg musi kochać niepokalaną. Przecież oddał jej swojego jedynego i najukochańszego syna. Jak bardzo jej ufa. I dla Ciebie znajduje się w tym wskazówka. Zawsze powinieneś ufać niepokalanej. Ufać niepokalanej oznacza wierzyć, że ona zawsze może pomóc. Nawet w najtrudniejszej sprawie. Ufać niepokalanej oznacza wierzyć, że wszystko, co Cię spotyka z jej ręki, jest dla Ciebie dobre, nawet jeśli nie rozumiesz, dlaczego coś się dzieje. Nawet jeśli jest trudno wierzyć, bo coś Cię smuci i jest Ci ciężko. Ufać niepokalanej znaczy wierzyć i być spokojnym. Bo ona zawsze pragnie tylko Twojego dobra i ma moc, by doprowadzić Cię do nieba. Skoro Pan Jezus przyszedł na świat przez wielką miłość Boga do niepokalanej,
to również i Ciebie Bóg przemieni w Pana Jezusa, jeśli tylko będziesz bardzo blisko Maryi. Pan Bóg chce widzieć, że bardzo kochasz niepokalaną, że bardzo często jesteś przy niej i słuchasz jej rad. Jeśli będziesz postępować zgodnie ze wskazówkami, Pan Bóg przemieni Cię tak, byś mógł być doskonałym pomocnikiem niepokalanej. Naśladuj więc małego Pana Jezusa, spełniaj pilnie czwarte przykazanie Boże. Czcij ojca swego i matkę swoją. Czcij Maryję, kochaj ją i służ jej we wszystkim, czego sobie życzy. Pozwól jej siebie karmić, pieścić i wychowywać. Siadaj często na jej kolanach i słuchaj uważnie, co do ciebie mówi. Sprawiaj jej przyjemność, nieustannie przebywając i bawiąc się z Panem Jezusem. Patrz, jak niepokalana kocha swojego Syna i ucz się kochać Go tak samo. Po to tylko, by sprawić im radość. Jeśli kiedykolwiek będzie Ci smutno i źle, natychmiast biegnij do niepokalanego serca Maryi. Ona mocno Cię przytuli i ukocha tym najtroskliwszym, ciepłym sercem. Pocieszy Cię i pozwoli zrozumieć, co robić w tych ciężkich chwilach. Tylko zawsze jej ufaj. Ona jest najbliżej Boga. Pamiętaj, że ona wie najlepiej. Zachęcaj też inne dzieci, by zawsze prosiły o pomoc niepokalaną, szczególnie te, które są niegrzeczne lub bardzo cierpią. Jeśli dziecko wpuści do swojego serca niepokalaną, ona przyprowadzi ze sobą Pana Jezusa. Wspólnie oczyszczą to małe serce i pomogą być grzecznym dzieckiem. Wzmocnią każdego, kto tylko tego zapragnie. Oni kochają każde dziecko. Każdy przy nich będzie szczęśliwy. Oni pomagają we wszystkich cierpieniach i smutkach. A co najważniejsze, uczą wszystkie dzieci kochać Pana Boga i doprowadzą każde z nich do nieba. Wystarczy chcieć. Rozważania. Zamknij oczy i spróbuj wyobrazić sobie to, co widziała święta Bernadetta. Pojawił się złocisty obłok, a tuż za nim wyszła tak niezwykle piękna pani, jakiej nigdy w życiu nie widziałam. Miała białą szatę, welon także biały, błękitny pasek i złote róże na stopach. Od razu popatrzyła na mnie, uśmiechnęła się i pokazała mi, bym podeszła do niej, jak gdyby była moją matką. Niepokalana siedzi w pięknym ogrodzie i zaprasza Cię na swoje kolana. Ty przytulasz się do jej matczynego serca i masz wrażenie, że jesteście tylko wy dwoje. Tylko Ty i ona. Nigdzie i z nikim nie jest tak, jak przy niej. Bije od niej dobro. Wprowadza do Twojej małej duszy niebiański pokój. Powiedz niepokalanej wszystko, co tylko chcesz. Powiedz, jak bardzo jest Ci dobrze. Jak bardzo ją kochasz. Obiecaj, że często będziesz wracać do niej. Co czujesz? Czy jesteś szczęśliwy? Czy niepokalana jest zadowolona? Co czuje ta dobra i kochająca mama? Co myśli? Czy chcesz być już zawsze ze swoją mamusią? Czy chcesz zostać najlepszym pomocnikiem niepokalanej? Ćwiczenie. Zastanów się, co może zrobić dziecko, kiedy jest w brzuchu mamy? Co może uczynić malutkie niemowlę, gdy się urodzi? Czy może chodzić, mówić, rysować? Nie, nic nie może. Całkowicie jest zależny od swojej mamy. Ufa jej bezgranicznie. Mama kocha je i opiekuje się nim nieustannie. Tak samo niepokalana chce się zająć tobą. A kiedy jest trochę starsze,
Może już mówić, biegać, śpiewać, malować. Jak wtedy opiekuje się nim mama? Pomaga we wszystkim? Karmi? Tłumaczy? Poprawia? Prowadzi przez świat? Tak. To samo chce robić dla siebie niepokalana. Pozwalaj jej na to. Bądź jej poddanym dzieckiem, jak Pan Jezus, a będzie bardzo szczęśliwa. Ty również będziesz szczęśliwy. Pan Jezus zawsze pozwalał swojej mamie opiekować się Nim i uczyć Go, mimo że jest Synem Bożym i wszystko wie najlepiej. Spróbuj dzisiaj wyobrazić sobie, że niepokalana jest ciągle przy Tobie. Trzyma Cię za rękę i prowadzi w różne miejsca. Mów jej, że ją kochasz i chcesz być jej doskonałym pomocnikiem. Możesz ją pytać o Pana Jezusa i różne rzeczy, które Cię interesują. Zaśpiewaj jej jakąś pieśń. Prosimy o pomoc niepokalanej w budowaniu armii jej małych rycerzy przez przekazanie tego filmu innym. Subskrybuj kanał Niebajki i bądź na bieżąco z premierami katolickich audiobooków dla dzieci.